Dzień dobry, znajdujemy się w kasynie Go4Games hodowlany w Ołmuńcu podczas Poker Break Cup. Z tej okazji wraz z Lechem Rumskim porozmawiamy dzisiaj na tematy mindsetowe i około mindsetowe. Leszku, od kilku miesięcy działasz pod barwami Poker Break. Opowiedz pokrótce, jaka jest twoja funkcja, bo do tej pory tak jakby ciężko zauważyć twoją działalność. No tak, rzeczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dla osób z zewnątrz może wyglądać na to, że gdzieś tam się kryję, nie wiadomo co robię. W rzeczywistości od kilku miesięcy zajmuję się od rana do wieczora tworzeniem szkoły mindsetowej na Poker Break. To będzie taka kompletna szkoła mindsetowa, gdzie będzie ponad 30 filmów zawierających wszystkie możliwe tematy mindsetowe. Będą omówione po prostu od A do Z. Nad tym pracowałem w ostatnich miesiącach, natomiast teraz już zacząłem pracę nad książką. Na przestrzeni lat pracowałeś dla różnych portali, m.in. dla Poker Strategy, gdzie wytworzyłeś ogromną masę materiałów na tematy mindsetowe. Powiedz, czym nowa szkoła na Poker Break będzie różniła się od tej, którą tworzyłeś do tej pory? No cóż, jak już jesteśmy przy tym temacie, no to ja mam ciągle taki sentyment gdzieś tam do Poker Strategy. To była pierwsza firma, dla której pracowałem, która umożliwiła mi tak naprawdę w ogóle taki rozwój w kontekście trenerskim. I no mimo, że jest to w tym momencie jakaś tam konkurencja, no to życzę im jak najlepiej. Natomiast większość tych filmów, które ja tam nagrywałem 4, 5, 6 lat temu. No i mimo, że włożyłem wtedy w tamte filmy naprawdę dużo serca, dużo energii, dużo po prostu mojej pracy, no to pod kątem no czystej wiedzy, czysto takim merytorycznym, no wiedziałem po prostu o wiele, wiele mniej niż na dzień dzisiejszy. No i spora część filmów, powiedziałbym, nie była poparta z punktu widzenia dzisiejszego, tak jak na to patrzę, taką rzetelną, sprawdzoną, psychologiczną wiedzą, popartą badaniami naukowymi i tak dalej. Także ta wiedza, która będzie w tej nowej szkole Poker Break, będzie po prostu o wiele bardziej merytoryczna, o wiele bardziej sprawdzona. Rozumiem. Z tego, co rozmawialiśmy poza kamerą, wspominałeś, że zajmujesz się również pisaniem książki. Opowiedz, o czym będzie traktować twoja książka i do kogo jest skierowana? Książka, tak naprawdę nad książką już zacząłem pracować, prace już trwają, mam nadzieję, że w niedługim czasie zostaną zakończone. O czym będzie książka? Książka będzie o kilku takich ważnych dla pokerzystów tematach, o takim profesjonalnym podejściu, o organizacji czasu, o planowaniu, o stworzeniu odpowiedniego takiego nastawienia w ogóle do wszystkich kwestii pokerowych. Chodzi o to, że nawet jeśli ktoś nie jest graczem zawodowym, jeśli ktoś poświęca na pokera po prostu czasami 2-3 godziny dziennie, albo no, czasami gra po prostu kilka razy w tygodniowo, nie gra zawodowo, ale mimo wszystko może to robić bardziej profesjonalnie i dzięki temu może po prostu osiągać lepsze wyniki. Chcę pokazać takie proste rzeczy, które ktoś może poprawić w ramach dostępnego czasu, żeby po prostu być bardziej profesjonalnym i osiągać lepsze wyniki. Czyli tak naprawdę książka nie tylko musi być dedykowana dla pokerzystów, bo te umiejętności można przełożyć na inne sfery życia. Czy na przykład, jeżeli polecę tą książkę mojej koleżance, która zupełnie nie gra w pokera, może się czegoś nauczyć, czy będzie to raczej dla niej zupełnie niezrozumiałe? No wiesz co, książka będzie tak naprawdę oczywiście skierowana głównie dla pokerzystów i przykłady też będą typowo pokerowe, więc to jest gdzieś tam główna grupa odbiorców. Wydaje mi się też, że te strategie różnego rodzaju przedstawione w tej książce będą na tyle uniwersalne, że będą mogły być wykorzystywane przede wszystkim w innych dyscyplinach intelektualnych, takich jak trading, szachy czy e-sporty. Tak, oglądałam ten wywiad i rzeczywiście było bardzo dużo odniesień do tej sfery pokerowej, ale wychodziło to całkiem naturalne, a może po prostu wszyscy tak naprawdę grają w pokera, tylko nikt się nie przyznaje. To jest ta myśl, której raczej się trzymajmy. To powiedz, czy może w przyszłości planujesz kolejne części tej książki, bo tutaj opowiadasz o organizacji czasu i profesjonalnym podejściu. Czy może planujesz jakąś kontynuację za kilka lat, albo czy to po prostu takie spełnienie marzeń, taka wisienka na torcie, napisać książkę i koniec? No oczywiście, wiesz, zobaczymy, jak będzie przyjęta pierwsza część, tak? Czy graczom będzie się podobało, jaki będzie odzew ze strony społeczności. No i wtedy po prostu zobaczymy, co z tym zrobić dalej. Natomiast oczywiście ja jeszcze mam dużo takich fajnych tematów w zanadrzu, także naprawdę no, na rynku pokerowym, mimo iluś tam istniejących książek, to niektórych naprawdę bardzo dobrych, według mnie ciągle jest miejsce na spokojnie 5-6 kolejnych książek mindsetowych, które
w najmniejszym stopniu nie będą się materiałem pokrywały z poprzednimi. Tak, mogłoby się wydawać, że wiele książek po prostu tak muska temat po powierzchni tego mindsetu, a twoje materiały tak jakby zgłębiają jeden konkretny temat aż do samego dna. Powiedz, czy planujesz ekspansję tej swojej książki w języku angielskim, bo wiem, że również pracujesz dla Runit Once, jest to społeczność anglojęzyczna, no, nie da się ukryć, że już wyszedłeś na ten rynek anglojęzyczny, w związku z czym chyba siłą rzeczy ta książka musi wypłynąć dalej niż tylko na Polskę. Będę chciał, żeby była przetłumaczona również na język angielski i zobaczymy, w jaki sposób przyjmie się za granicą. Mam nadzieję, że odbiór społeczności po prostu też będzie pozytywny. To może opowiedzmy o innych książkach mindsetowych dostępnych na rynku. Wiadomo, że tych ściśle dedykowanych dla pokerzystów nie jest aż tak dużo, w związku z czym masa ludzi ucieka się do tej tematyki rozwoju osobistego, NLP i tym podobnym, czy psychologii po prostu. Opowiedz, czy w swojej karierze natknąłeś się na takie perełki, które naprawdę warto przeczytać i którym warto się inspirować, nie wiem, chociażby na przykład pisząc swoją książkę, i z kolei też na te, na które trzeba po prostu uważać, bo nie da się ukryć, że rynek ten jest taki owiany słabą, dla niektórych ściśle negatywną, a dla niektórych ściśle no, pozytywną i nie ma takiej szarości, tak? Opowiedz o tym, czego warto się wystrzegać i na co lepiej zwrócić uwagę. O, tutaj podjęłaś bardzo dużo wątków, także myślę, że odpowiedź na to pytanie zajmie mi chwilkę. Zaczęłaś w ogóle od książek pokerowych. Mimo wszystko uważam, że na rynku jest kilka bardzo fajnych książek, zwłaszcza tutaj książka Poker Mindset i Mental Game of Poker, pierwsza część, są to naprawdę bardzo dobre książki, bardzo wysokie jakościowo, które podejmują kilka takich naprawdę istotnych elementów mindsetowych, taką filozofię mindsetową i pracę z tiltem. Jeżeli chodzi w ogóle o cały rynek psychologii i rozwoju osobistego, to problem z tym trochę jest taki, że często autorzy powiedziałbym, z dziedziny rozwoju osobistego, oni piszą w bardzo interesujący, w bardzo ciekawy sposób, mają fajny marketing, natomiast te treści nie zawsze są poparte jakąś fajną, taką sprawdzoną merytoryką. Często są to treści tak naprawdę sprzeczne z obowiązującą wiedzą psychologiczną, z bieżącymi badaniami psychologicznymi i tak dalej. A z drugiej strony mamy na przykład psychologię, gdzie na przykład mamy do czynienia z bardzo rzetelną wiedzą, rzetelnymi, sprawdzonymi badaniami, ale często ta wiedza podana jest w taki ciężki, akademicki sposób, dla ludzi absolutnie nieprzystępny. No i teraz najlepsze książki w mojej ocenie to są takie, które łączą te dwa elementy. Ja też mam taką misję, żeby starać się łączyć elementy tego świata rozwoju osobistego, czyli takie praktyczne jakieś metody, które można zastosować w swoim życiu, podane w przystępny sposób, ze światem psychologii, czyli światem, gdzie obowiązuje po prostu pewna metodologia, obowiązują rzetelne badania, rzetelne źródła naukowe i tak dalej. I takie książki, które łączą w sobie te dwa elementy, takie jak na przykład Kod Talentu, Siła Nawyku czy Mindset, profesor Dweck, ta ostatnia książka, to są naprawdę takie, no, czy też książka Drive, to są Daniela Pinka, to są takie perełki w mojej ocenie, na które gdzieś tam w ostatnich latach się natknąłem. Mógłbym też mieć takich parę cięższych książek psychologicznych, ale po nie nikt na pewno z użytkowników nie sięgnie, tak? Tak, to jeszcze mam chyba jakieś zaplecze psychologiczne, wykształcenia psychologicznego, więc może uważajmy na te cięższe tematy, ale z drugiej strony warto też wspomnieć pewnie trochę o tych książkach, których należy się wystrzegać, ponieważ rynek jest przesycony takimi no, coachami porywającymi tłumy, no a z drugiej strony okazuje się, że może niekoniecznie jest to taka wiedza no, prawdziwa. Może opowiedz trochę o tych pułapkach, na które możemy wpaść w tym świadku mindsetowym. Widzisz, Monika, pierwszą pułapkę już ty wpadłaś, bo powiedziałaś coachami, którzy prowadzą jakieś wykłady motywujące, tak? A to są dwie różne rzeczy. Coaching tak naprawdę to jest taka praca indywidualna, gdzie pracuje się na zasobach klienta. Sam coaching w sobie jest też naukowo potwierdzoną metodą bardzo, bardzo skuteczną, zwłaszcza w kontekście planowania, wyznaczania celów, szukania misji życiowej. Jeżeli ktoś nie wie, co ze sobą zrobić, ma jakieś konflikty życiowe, takie konflikty decyzyjne, coaching jest najlepszym narzędziem, które może mu pomóc.
osoby, o których ty mówisz, to mówisz raczej o takich, powiedziałbym, mówcach motywacyjnych, którzy w ostatnich czasach, słusznie zresztą, spotykają się z dużą krytyką. Jest to związane z tym, że tam często na takich szkoleniach jest po prostu, takich tak naprawdę wykładach motywacyjnych jest bardzo dużo marketingu, bardzo dużo sprzedaży i stosunkowo niewiele merytoryki. Wydaje mi się, że dla pewnej grupy osób takie wykłady mogą być korzystne, natomiast no, nie niesie to ze sobą jakichś specjalnie, powiedziałbym, wartościowych treści. No i trzeba uważać, bo w dzisiejszych czasach jest sporo książek, które w żaden sposób nie są poparte żadnymi sensownymi badaniami, tylko ktoś po prostu pisze, co mu się wydaje, jak uważa, że jest i gdzieś zrobi do tego fajny marketing, ludzie to kupują, komuś się spodoba, dalej to polecają, no i to nie jest do końca fajne, nie? To może opowiedz o swoich własnych zaułkach, w których w ogóle powinnam chyba zacząć to pytanie od tego, czy zdarzyło ci się zabrnąć w jakiś kąt, jakiś zaułek na tej płaszczyźnie tych szkoleń mindsetowych, które z dzisiejszej perspektywy uważasz za niepotrzebne, że straciłeś na to czas, że w ogóle nie ma to przełożenia, czy zdarzyło się coś takiego w twojej karierze, a jeżeli tak, to opowiedz nam trochę o tym. O, zdecydowanie tak, to też temat rzeka. Mogę powiedzieć, że zwłaszcza w tych pierwszych latach, no zdarzało mi się często, ja nie miałem wtedy jeszcze takiej wiedzy jak dzisiaj, także zdarzało mi się sięgać po prostu do źródeł, do książek, do filmów, szkoleń, które no nie były w rzetelny sposób sprawdzone, zweryfikowane i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęło do mnie coś docierać, jak na przykład na temat motywacji, czy na temat planowania, czy podejmowania decyzji, zacząłem czytać jedną książkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i na przykład w każdej z nich były podane tak naprawdę przeciwstawne argumenty, które zaczynały się wykluczać i to było gdzieś w okolicach mniej więcej 2,5-3 lata temu i doszedłem do tego, że okej, koniec, coś z tym jest nie tak, po prostu muszę znaleźć jakąś metodę, żeby zacząć tą wiedzę odpowiednio selekcjonować. No i tak zacząłem przygodę z psychologią sportu, z psychologią inwestowania i tak dalej. I z perspektywy czasu to, co mógłbym powiedzieć, to że naprawdę selekcja materiałów, selekcja w ogóle książek, jakie czytamy, jest bardzo ważna. Lepiej przeczytać według mnie mniej książek, ale lepszych jakościowo, przerobić je dokładniej, powtarzać i rzeczywiście tą wiedzę zastosować. Chyba Bruce Lee coś takiego powiedział, że on nie boi się przeciwnika, który zna 10 tysięcy ciosów. On boi się przeciwnika, który zna jeden cios, ale powtórzył go 10 tysięcy razy. I tutaj uważam, że tak samo. Zamiast czytać 50 książek, 100 książek, przeczytajcie dwie książki, trzy książki, ale rzeczywiście dokładnie przerobić te książki, żeby to były dobre książki, zrobić sobie z nich fajne jakieś notatki, zacząć te rzeczy stosować i będzie to miało o wiele lepsze efekty naprawdę będziesz miał wtedy o wiele lepsze efekty od osoby, która przeczytała 50 książek, ale nic z tego nie zastosowała i się cieszy, że przeczytała 50 książek. Rozumiem. Mam takie ulubione pytanie, które zadaję gościom moich podcastów i wywiadów. Leszku, wyobraźmy sobie, że tutaj idzie młodszy o 5 lat Lech Rumski. Siada tam na krześle i masz okazję powiedzieć mu coś. Coś mu powiedział? Jakąś mądrą radę, wskazówkę? Widzisz, tak naprawdę powiedziałbym mu coś, o czym pomówiliśmy przed chwilą, że 5 lat temu nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak istotna jest selekcja po prostu materiałów, z jakich się korzysta, tak pod kątem pracy, a pod kątem życiowym no też, żeby bardziej zwracać uwagę na to, z kim się zaczyna współpracować i tak dalej, żeby bardziej zwracać uwagę na ludzi, bo może się okazać, że nie wszyscy mają dobre intencje po prostu. Leszku, powiedzieliśmy, że współpracujesz zarówno dla polskich portali, jak i zagranicznych. Opowiedz, czym różni się produkowanie materiałów dla tych stron zagranicznych od tych naszych, rodzimych? Jeżeli chodzi o pracę dla Runit Once, taką główną różnicą, bo jest duża różnica między nagrywaniem dla jakichś polskich portali, a nagrywaniem dla Runit Once, to główną różnicą jest to, że w Polsce o wiele większą wagę przykłada się do formy, z kolei za granicą do treści, do samej merytoryki. U nas, powiedzmy, jeszcze kilka lat temu, kiedy byłem trenerem na Poker Strategy, to do większości filmów
taka większość komentarzy dotyczyła kwestii związanych z głosem, z jakością prezentacji, takie rzeczy, powiedziałbym, dotyczące formy, w ogóle nie dotyczące treści. Wydaje mi się, że jest to również związane z tym, że nie mamy zbyt dużej ilości graczy na poziomie Midstakes Plus, w związku z czym, jeżeli na przykład trener na poziomie Midstakes nagrywa jakiś film, no to gracze z niższych stawek nawet nie bardzo są w stanie pod kątem merytorycznym do tego się odnieść. Gracze z podobnych albo wyższych stawek nawet nie zawsze te filmy oglądają, więc zostaje naprawdę bardzo wąskie grono graczy, które są w stanie w ogóle merytorycznie do tego się odnieść. Dlatego no powiedziałbym, że trochę trenerzy są tacy rozpieszczeni pod tym, ale za to gracze bardzo fajnie punktują wszystkie kwestie takie związane z jakością dźwięku i tak dalej. Natomiast na Rio takie rzeczy w ogóle nie są punktowane, natomiast merytorycznie gracze tam nie przepuszczą najdrobniejszej pomyłki, naprawdę, najdrobniejszego błędu, jakiegoś tam 1% w obliczeniach, jednej jakiejś linii, wypunktują wszystko, także o wiele bardziej zwracają uwagę na merytorykę i o wiele mniejszą uwagę na formę. Ja na przykład dostałem taki feedback od Rio, że jeszcze, no, że jeszcze im się nie zdarzyło współpracować z kimś, kto od początku tak dobrze nagrywa filmy pod kątem jakości i dźwięku i obrazu. Ale wynikało to właśnie z tego, że zostałem mocno przeszkolony przez polskich użytkowników, którzy cisnęli głos, tak? Że fajna prezentacja i tak dalej. No i to też zaprocentowało tutaj.